Nie ulega wątpliwości, że seks jest naturalną potrzebą biologiczną każdego człowieka i zwłaszcza mężczyźni często szybko do niego dążą, kiedy poznają nową kobietę. I nierzadko nie chcą do tego żadnego związku. Jednak po drugiej stronie barykady mamy kobiety, które często narzekają na to, że zostały skrzywdzone czy wręcz wykorzystane, bo jakiś facet chciał od nich tylko seksu. Na tym nagraniu spróbuję pogodzić te dwa światy i pokażę Ci trzy zasady, które sprawią, że mężczyźni dużo łatwiej zaciągną kobiety do łóżka, a kobiety z tego powodu absolutnie nie będą cierpiały. Według mnie największą przyczyną cierpienia kobiet jest przekonanie mężczyzn, że kobieta pójdzie z facetem do łóżka tylko wtedy, kiedy zacznie jej na nim zależeć. Dlatego często panowie po prostu udają zainteresowanie związkiem, żeby doszło do seksu. To właśnie najczęściej w takich sytuacjach kobiety zaczynają się angażować i bardzo cierpią, kiedy odkrywają, że mężczyźnie chodziło tylko o jedno. Jednak ta strategia jest również fatalna dla facetów, bo po pierwsze wymaga dużo czasu i energii, żeby tak długo udawać, a po drugie świadomość tego, że się kogoś krzywdzi, delikatnie mówiąc, nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Zatem jest to bardzo zła strategia, na której dwie strony tracą. Jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać, jest to, że kobiety potrzebują seksu równie mocno co mężczyźni. Również bardzo często myślą o seksie i rozmawiają o tym w swoim gronie. Jednak ze względu na normy społeczne są dużo mniej skore do przygodnego seksu, bo boją się tego, co ktoś sobie może o nich pomyśleć, a nawet tego, co one same będą o sobie myślały. A jedną z największych przeszkód, które będą powstrzymywały kobietę przed seksem, jest chęć jak najlepszego pokazania się w oczach potencjalnego partnera. Zatem jeżeli ona postrzega Ciebie jako kandydata na chłopaka, to nawet jeżeli ma na Ciebie dużą ochotę, to będzie się przed tym powstrzymywała, żeby zrobić na Tobie dobre wrażenie i pokazać Ci, że nie jest łatwa. Jeżeli Ty natomiast z jakiegokolwiek powodu nie postrzegasz tej dziewczyny w kategoriach związku, to udawanie, że chcesz z nią być tylko dlatego, żeby się z Tobą przespała, w takim założeniu totalnie nie ma sensu. Dlatego jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić zarówno dla niej, jak i dla Ciebie, jest danie jej delikatnie, aczkolwiek dobitnie do zrozumienia, że absolutnie nie interesuje Cię związek z nią. Wtedy ona będzie wiedziała, że jedyne, na co może liczyć, to seks. I oczywiście są kobiety, które ze względu na wychowanie i wartości życiowe nigdy nie dopuszczą do siebie nawet myśli, że mogłyby pójść do łóżka z nowo poznaną osobą, więc wtedy po prostu się rozstaniecie i nie będziecie tracili swojego czasu. Jednak spora część kobiet, wiedząc, że z tego i tak nie będzie związku, będzie dużo bardziej skora do tego, żeby po prostu zaspokoić swoje potrzeby seksualne i wtedy również dwie strony będą zadowolone. Inną rzeczą, o której warto pamiętać, jest to, że są bardzo małe szanse, że kobieta zgodzi się na seks z Tobą, jeżeli w ogóle Cię nie zna. Dlatego zanim zaczniesz dążyć do seksu albo jakiejkolwiek bliskości, warto zwyczajnie, polutku, lepiej się poznać. Dopiero kiedy spędzicie ze sobą trochę czasu i zaczniecie się komfortowo czuć w swoim towarzystwie, będziesz mógł zacząć dążyć do jakiejś bliskości. Ostatnią zasadą, o której koniecznie trzeba pamiętać, jest to, że to po Twojej stronie jest stworzenie okazji, w której do seksu w ogóle będzie mogło dojść. Czyli przede wszystkim zorganizowanie odpowiedniego do tego miejsca, w którym będziecie mogli mieć wystarczająco dużo prywatności. Ale przy tym pamiętaj, że nigdy nie wolno proponować kobiecie seksu bezpośrednio. Nawet jeżeli ona bardzo tego chce i normalnie by się zgodziła, to możesz ją odstraszyć taką propozycją, bo ona wewnętrznie może czuć się z tym źle, albo pomyśleć, że jest łatwa, skoro się na to zgodzi i tak dalej. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli ten seks jakoś tak sam z siebie wyjdzie. Zatem nigdy nie pytaj, czy ona ma ochotę na seks, ale zamiast tego zaproponuj, żeby wpadła do ciebie na drinka, albo żeby obejrzeć u ciebie jakiś film. A kiedy już będzie na miejscu, to zbliżenie się do siebie może wyjść bardzo naturalnie. Podsumowując, od początku delikatnie, ale jasno komunikuj, że nie szukasz związku. Spędź trochę czasu z tą kobietą, poznaj ją trochę lepiej i zbuduj z nią jakąś więź. Stwórz sobie okazję, w której seks będzie możliwy i dąż do zbliżenia, ale nigdy nie proponuj tego bezpośrednio.
Na koniec tak od siebie chciałbym dodać, że osobiście uważam, że seks bez zobowiązań nie jest niczym złym, pod warunkiem, że obie strony się na to bez problemu zgadzają. Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, że ciągłe szukanie takiego przygodnego seksu może wręcz uzależnić, a to później może utrudnić zaangażowanie się i wejście w taką dłuższą relację, która według mnie na dłuższą metę daje zdecydowanie więcej szczęścia i satysfakcji. Jeżeli podobało Ci się to nagranie i chciałbyś w przyszłości zobaczyć więcej tego typu filmów, to zachęcam Cię, żebyś subskrybował ten kanał i polubił moją stronę na Facebooku. Dzięki temu będzie to dużo łatwiejsze i ja osobiście też będę Ci za to bardzo wdzięczny. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.